O k***! Ha, świnia! Jesteś w plejtu. Ale stary, to nie jest tak jak myślisz. To jest uszkodzone. To samo się zrobiło. A, samo się zrobiło. Samo. Dobra, a o co tak naprawdę chodzi? Staingate to przypadłość, która dotknęła część MacBooków oraz MacBooków Pro Retina. Charakteryzuje się przetarciami na powłoce ekranu widocznej pod światło. Urządzeń z wadami było tak dużo, że powstały liczne grupy na Facebooku, a największa z nich ma 17 tysięcy członków. To tyle co małe miasto w Polsce. Urządzenia z opisywaną wadą można wymieniać w przeciągu 4 lat od zakupienia, lecz Apple nie ogłasza tej informacji publicznie. Dla tych, którzy przespali taką możliwość lub po prostu o niej nie wiedzieli, nie wszystko jest stracone. W zbitej szybce usuwamy powłokę antyrefleksyjną w 1 godzinę i z tego zrobimy to. Przyczyn uszkodzenia warstwy antyrefleksyjnej może być wiele. Jedną z nich to nieodpowiednie środki czyszczenia ekranów, np. ściereczki z mikrofibry lub zbyt częste dotykanie dłońmi powierzchni szyby. Kolejną przyczyną jest to, że w dziale projektowania ktoś wpadł na zajebisty pomysł, aby maksymalnie zmniejszyć odległość klawiatury do ekranu, podczas gdy urządzenie jest zamknięte. Zbliżając do siebie te dwa elementy powstaje... No właśnie, co powstaje? To są dwa ciała stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni energozdrowotnych. Reasumując, jeśli przytrafi Wam się taka historia, to wiecie co z tym zrobić, możecie do nas wpaść i to usunąć, a dla tych osób, którym jeszcze się to nie wydarzyło, to po prostu dbajcie o sprzęty i starajcie się z nich jak najczęściej korzystać, żeby ich nie zamykać. Koniecznie pamiętajcie o tym, aby subskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę, no bo inaczej Madzia przyjdzie i Was będzie stalkować.